Cześć, zapraszam Was do kolejnego wspólnego tłumaczenia zdań. Naszym dzisiejszym słówkiem przewodnim będzie czasownik anfassen. Czasownik rozdzielnie złożony, który pojawi się w każdym z naszych dzisiejszych zdań. Najpierw przetłumaczymy zdania z języka niemieckiego na język polski, a następnie z języka polskiego na język niemiecki. Wydawałoby się, że czasownik anfassen jest bardzo rzadko używany. Jednak wcale tak nie jest. Czasownik anfassen ma kilka znaczeń. Takim podstawowym znaczeniem jest dotykać kogoś bądź dotykać coś. Spójrzcie na przykład z książki. Fass mich nicht an. Nie dotykaj mnie. Tutaj właśnie w tym znaczeniu dotykać kogoś. Fass mich nicht an. Ale posłuchajcie również przykładu z piosenki, który właśnie pokazuje, że czasownik anfassen tyczy się dotykania czegoś. Nein, du darfst meine Haare nicht anfassen. Nein, du darfst meine Haare nicht anfassen. Tak usłyszeliśmy, czyli nie, nie wolno ci, nie możesz dotykać moich włosów, czyli dotykać czegoś. Posłuchajcie jeszcze innego przykładu, tym razem z bajki. Ich sagte, was? Sie nicht! Fass sie nicht an. Tutaj potrzebny jest troszkę szerszy kontekst, ponieważ zdanie wyrwane z kontekstu fass sie nicht an moglibyśmy przetłumaczyć zarówno jako nie dotykaj jej, jako kobiety, jako osoby, ale również nie dotykaj jej, na przykład tej gitary, tak jak w tym przypadku. Czyli tutaj właśnie w takich zdaniach, gdy zaimek osobowy zastępuje rzeczownik, potrzebny właśnie jest szerszy kontekst. Czyli już wiemy, że anfassen oznacza dotykać. Dotykać kogoś lub dotykać coś. Anfassen oznacza również chwycić coś, złapać coś. Przykładu posłuchajcie z piosenki Rammsteina. Die Gabel mit der rechten Hand anfassen, czyli chwycić widelec prawą ręką, czyli tutaj widzimy typowo to znaczenie właśnie chwycić, anfassen jako chwycić. Anfassen oznacza również traktować kogoś w jakiś sposób. Na przykład, ich fasse sie schlecht an. Ja traktuję ją źle. Ich fasse sie gut an. Ja traktuję ją dobrze. Czyli traktować kogoś jakoś. Schlecht, gut. Możemy oczywiście użyć również innych przymiotników określających, w jaki sposób kogoś ja traktuję bądź ktoś inny. Anfassen występuje także jako czasownik zwrotny, czyli sich anfassen. I wtedy ma jeszcze inne znaczenie, czyli coś jest jakieś w dotyku. Na przykład der Stoff fasst sich toll an, czyli materiał jest taki super w dotyku. Czyli anfassen sich, coś jest jakieś w dotyku. Oczywiście anfassen jest dalej czasownikiem rozdzielnie złożonym, a dodatkowo jeszcze zwrotnym. Teraz czas na przetłumaczenie naszych zdań z języka polskiego na język niemiecki, w którym również konieczne będzie użycie czasownika anfassen. Nasze pierwsze zdanie. Chwyciłam butelkę za szyjkę. Tutaj właśnie mamy to znaczenie chwyciłam. W naszych niemieckich zdaniach było chwyciłem widelec prawą dłonią. Tutaj mamy chwyciłem butelkę za szyjkę. Mamy zdanie w czasie przeszłym, czyli musimy ułożyć to zdanie w czasie przeszłym. Perfekt. Ich habe. I teraz będzie butelka, czyli eine Flasche za szyjkę. Am Hals. Za szyjkę, jeżeli chwytamy właśnie butelkę, to będzie am Hals. I na końcu Partizip 2, czyli angefasst. Ich habe eine Flasche am Hals angefasst. Chwyciłem butelkę za szyjkę. Drugie zdanie. Ten materiał jest w dotyku jak jedwab. Czyli
taki podobny przykład również mieliśmy. Ten materiał, czyli dieser Stoff albo der Stoff, możemy z zaimkiem wskazującym, czyli dieser Stoff powiedzieć, możemy z rodzajnikiem określonym, czyli der Stoff. Oczywiście na drugim miejscu będzie czasownik, czyli fast, der Stoff oder dieser Stoff, fast. Teraz zaimek zwrotny, czyli sich. I teraz jak jedwab, czyli wie seide an. Der Stoff fasst sich wie seide an. I ostatnie zdanie, nie dotykaj jej, czyli to podstawowe znaczenie czasownika anfassen, dotykać. Nie dotykaj jej, mamy zdanie w trybie rozkazującym. Podobne zdanie mieliśmy z języka niemieckiego na język polski. Czyli jeżeli musimy powiedzieć w trybie rozkazującym, to oczywiście czasownik znajdzie się na pierwszym miejscu. Czyli najpierw będzie fas, następnie jej, czyli sie, potem zaprzeczenie nicht i na końcu oczywiście przedrostek od czasownika anfassen, czyli w tym przypadku an. Fas, sie, nicht, an. I to wszystko w dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Koniecznie dajcie znać, czy często spotykacie się z czasownikiem anfassen, a może brakowało Wam tego czasownika, gdy o czymś mówiliście bądź coś chcieliście powiedzieć w języku niemieckim. Do zobaczenia w kolejnej lekcji już za tydzień.